Now check this out. Lecimy na trening właśnie. Widzieliście, jak od rana wyglądała trochę taka moja rutynka. Dzisiaj pierwszy dzień powrotu na dietę. Dużo szybciej niż się spodziewałem, bo mamy koniec marca, ale pewnego rodzaju rzeczy przyspieszyły tą decyzję, o czym wam za chwilę powiem. Ogólnie wracam sobie na 2600 kalorii, waga pokazała 95 kg. Co do niezdrowego jedzenia czuję już pełną satysfakcję, więc bardzo przyjemnie mi się zaczęło jeść takie już zdrowe, czyste posiłki, jak płatki owsiane czy ryż z mięsem, więc bardzo się cieszę, że to nastąpiło. Myślę, że mamy do zrzucenia gdzieś 6-7 kg, więc tak naprawdę porównując to do tej pierwszej redukcji, to jest nic, więc się cieszę. A teraz tak poruszając troszeczkę z innej beczki, bo jesteśmy jeszcze w trasie, bo jedziemy na siłownię do Adriana, bo siłownie są niestety zamknięte. Chciałbym wam właśnie też powiedzieć, że pewnego rodzaju rzeczy, które się dzieją i te wszystkie rzeczy, które są za kamerą i nie widać, nie są też takie fajne i kolorowe, a ze względu na to, że na tym kanale od początku się z wami dzielę, powiedzmy, taką prawdziwą stroną i tym, co się dzieje u mnie, bez pokazywania tylko i wyłącznie pięknych sytuacji, najlepszych, no to chcę właśnie wam powiedzieć, że no, u każdego z nas, u znanych, nieznanych ludzi, pojawiają się gorsze i lepsze momenty, które jak gdyby kształtują to, jak to się wszystko układa i czy sobie z tym poradzimy. U mnie na przykład ten tydzień zaczął się bardzo fatalnie, bo najprawdopodobniej stracę dziadka w tym tygodniu, ponieważ zachorował na koronawirusa, leży w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Lekarze nie dają specjalnie mu żadnych szans na przeżycie, ponieważ ma zajęte obustronne płuca, więc nie tylko osoby z telewizji, o których się słyszymy, że umierają, umierają też ludzie najbliżsi. I patrząc na statystyki, no kiedyś musi to człowieka dotknąć, więc to taka pierwsza niefortunna sytuacja na start tygodnia. Druga wiadomość jest taka, że najprawdopodobniej już nie będę miał pracy, którą miałem jako pracę dodatkową. Oprócz tutaj rzeczy związane z siłownią, z trenerką, z social mediami. Też jest to po części spowodowane no, całą sytuacją z epidemią i ze wszystkimi rzeczami, ponieważ to bardzo dużo rzeczy pozmieniało, ale myślę, że temat pracy i tego wszystkiego poruszę w osobnym filmie kiedyś przy okazji, jeżeli będziecie oczywiście chcieli. No i takie sytuacje pokazują, że nikt nie jest w jakiejś bańce ochronnej, że jedne sytuacje dotyczą jednych ludzi, drugich nie dotyczą. Wszystko też to pokazuje, że złe sytuacje spotykają nas i to, jak to się dalej potoczy, zależy od tego, jak podejdziemy do tematu. Wiadomo, że to, co się stało, mogło na mnie wpłynąć negatywnie, mogłem stracić motywację do tego, co robię, po prostu wpaść w depresję, przestać chwilę ćwiczyć, trzymać dietę i tłumaczyć sobie, że nie robię już tego, bo jest mi bardzo smutno tym, co się stało, ale tak naprawdę z tego kompletnie nie ma nic i tylko bym stracił czas i to, co zapracowałem. Więc tak naprawdę trzeba czasami się jak gdyby tak wziąć w garść, zacisnąć i przejść przez takie sytuacje, które no, będą nas spotykały na różnych etapach życia. Dlatego wczoraj od razu po tym wszystkim zebrałem się, pojechaliśmy wspólnie wszyscy na trening do Adriana, żeby troszeczkę wyładować tą negatywną energię. Trening wszedł bardzo solidny i co, i żyje się dalej, wyciąga się wnioski. Teraz właśnie jedziemy zrobić, myślę, że dzisiaj barki, bo wczoraj robiliśmy klatkę. No, pogoda jest fatalna niestety, więc to też wpływa troszeczkę negatywnie na człowieka, bo jakby było słońce, to zawsze jest pozytywnie, mimo tego, że jutro ma być 20 stopni, więc nie mogę się doczekać, bo to na pewno wpłynie bardzo pozytywnie. I co? Tym chciałem się tak z wami dzisiaj podzielić, żebyście też wiedzieli, że u mnie nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest fajnie, też się dzieją rzeczy złe,
które no, podkładają człowiekowi nogi, ale trzeba jakoś przez to przejść i po prostu no, nigdy, ale to przenigdy się nie poddać i nie rezygnować z tego, co się robi, no bo z tego kompletnie nic nie ma. Dojedziemy, zacznę lekkie cardio, bo zejdę sobie do 20 minut i pomalutku zacznę organizm adaptować teraz do redukcji. Pokażę Wam, jaki trening wiedzie, zobaczymy, czy może jakiś montaż, może coś skomentuję po drodze, tego jeszcze nie wiem. I widzimy się na siłce. Lecimy z treningiem, zaczniemy sobie bareczki, standardowe wyciskanie. Myślę, że takie warunki, na razie mamy sztuczne oświetlenie, ale powinno być spoko. Zaczniemy sobie standardowo tak dwie serie rozgrzewkowe i potem polecimy w górę do 8-12 powtórzeń, jakieś wznosy, klasyczny szybki trening, żeby był zrobiony. Lecimy teraz ze wznosami, 4 serie, najlepsze ćwiczenie na barki, budujemy cały bok. Rozpiętki, ale jesteśmy odwróceni tyłem na przekąt, ściągamy linkę. Bardzo fajne urozmaicenie, mamy bramę. Nikt jej nam nie zajmie. Dobra, lecimy teraz, zrobiliśmy 3 ćwiczonka na barki. Zrobimy sobie bica, na końcu wleci form update na 95 kg. Zobaczymy, jak chujowo wyglądamy i się uraliśmy w 3 tygodnie. Ale zaczniemy sobie najpierw od klasycznego uginania rąk handlami z suplinacją. 4 serie, tak do 10 powtórzeń na rękę. Będzie to klasyczny sznurek, zaangażujemy troszeczkę przedramiona, tutaj zewnętrzną stronę bica i na tym zakończymy dzisiejszy trening. Jestem zaskoczony, że na takim okresie odpoczynku i nawet nie trzymania diety tak stosunkowo przyzwoicie człowiek wygląda i się czuje taki pełny energii, ale też przez ostatnie 2 tygodnie się bardzo źle czułem. Może nie tyle, że tak chory, ale taki po prostu podmęczony, czy jak taki, no po prostu czułem się nieswój. Więc też teraz czuję, że ta energia wraca i jest o wiele lepiej, więc pozytywnie, byle żeby otworzyli siłownię i jesteśmy w domu. Teraz w domu jesteśmy. Trening, robimy form check, 95,3 kg rano na wadze, jestem po 3 posiłkach, na śniadanie tosty, jajka, boczek,
Drugi posiłek 50 gram płatków owsianych. Trzeci posiłek 60 gram ryżu mierzonego przed gotowaniem i około 200 gram mięsa mielonego, 93-7% tłuszczu. To jest początek. Teraz robimy już poważną redukcję, bo ta poprzednia to był, powiedzmy, no troszeczkę taki trochę żart, ale też spalaliśmy prawie 16 kg, więc to było no naprawdę sporo dla mnie. Teraz myślę, że do spalenia jest dużo mniej, mamy o wiele więcej czasu. Zobaczymy, jak to wygląda. Zaczynam od 20 minut kardio. Teraz ten pierwszy okres będzie dość ciężki, bo jesteśmy tutaj skazani na gościnność Adriana, który nas wita u siebie na siłce, ponieważ Platinum jest na razie zamknięte do 10 kwietnia włącznie. Czy sytuacja się zmieni, nie wiemy, bo to decyzje też zapadają nadgórnie. Jak będzie wyglądała u nas sytuacja w kraju, też nie wiemy. Mam nadzieję, że uda się wrócić jak najszybciej na siłkę, bo wtedy będę mógł cisnąć kardio codziennie, zrobić nareszcie porządną redukcję na wakacje, żeby jakoś to wyglądało. Na razie będziemy korzystali z tego, co możemy. Wyczyścimy miskę, też skóra powinna mi się polepszyć, samopoczucie. Dzień jest coraz dłuższy, więc to też sprawia motywację, żeby wychodzić, pójść na spacery, na wycieczkę, zrobić dodatkowe kroki, spalić kalorie. Dzięki, że byliście dzisiaj, zobaczyliście, jak to mniej więcej wygląda, posłuchaliście trochę o problemach, zobaczyliście formczek. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Peace.